Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Ze mną jest mój przyjaciel Niedźwiedź, jak zwykle. Jak mi ścinało ekran przez chwilę. Witam Tak? wszystkich bardzo serdecznie. No nie wiem dlaczego. Aż dziwne, co? No takie kurde, aż musimy o tym porozmawiać. Słucham cię, no dobrze, musimy, co chcesz mi na ten temat powiedzieć? No, po prostu, ale z ekranem musisz porozmawiać czy ze mną, bo ja nie wiem. Z tobą i z ekranem też. Dobrze, mi się wydaje, że... Ja chętnie podejmę rozmowę, słucham. Oczywiście, myślę, że... Przyczyną takiego zlagowania ekranu jest to, że nie oddałeś mi ceuty i tangiersu i ekran, mój monitor, nie ogarnia tego. Że wiesz, że ja tak odsuwam mapę i tak patrzę na tę mapę i jak tylko patrzę na ceutę i tangiers, no, to widzę że takie ścinki, bo ta ceuta i tangiers chcą zmienić kolor na żółty. Dobrze. Nie zielony, tylko na żółty. Okay. I powstaje taki, to się nazywa dysonans. Ktoś się tam drze się w tle. No i to niech się drą. To teraz nam to nie przeszkadza w żaden sposób, bo dobrze, rozmawiamy o ważnych rzeczach, o Ceucie i Tangiersie, który moim zdaniem, z racji, że zbliżamy się do końca tej serii, tej zacnej serii, w której ja pokazałem klasę i do której o właśnie... Wojnę mamy jakoś? Tak, styl nas wzywa. Idziemy? Holandii możemy skopać pupę. Poszedłem, ja tam wesoło nic nie będę, niech sobie walczą. W sumie ja tylko moim koloniom dam, żeby walczyły i tyle, nie? Dobra, to do, możemy lecieć. Okej. Okay. No. Znam się, czy z tą Holandią mam zrobić, czy nie. Chyba nic nie muszę. Moje relacje kolonialne sobie z nim dadzą radę spokojnie. A ja muszę poprawić relacje z Algiersem i w końcu go zanektować, bo ten grubas już żył tak długo. Od początku praktycznie serii on był. Ja go stworzyłem na początku samej serii, no, i do tej pory on sobie istniał. Ale ty go dopiero niedawno nakarmiłeś ostatnio, nie? No. Ale ciągle mi to jedną relację zwierzerał, a ja tak jak ten gruby grubas, tak no tam. Co mi tam to? No. Ej, patrz, to S w Tunezji tak oderwane jest. Takie Tuni, S. Czekaj, mam bunty teraz, mam, poczekaj chwileczkę. Jakież to bunty? Wiesz co, no tam w tych prowincjach moich kolonialnych, które podbijałem teraz, wiesz, pobuntowali się troszkę. Aż zobaczę, gdzie to jest? Indonezja. Indonezji? Tak, Indonezji. O kurwa mać, ale się ich pojawiło. Ocie w chuj. Portugalia, o mój Boże, no o matko. Wystrzelili wszyscy. Tutaj może jakiś harsh treatment, chociaż wrzucę na chwilkę. A tam masz już całą Australię, czy tylko wybrzeże? Wszystko, bo to jest tylko tyle możesz mieć z Australii, wiesz? Chyba tam mam tego, nie widzę po prostu tych w głębi, wiesz? No to więcej nie możesz mieć. Ja gdzie stamtąd wyciągasz, a zobaczę. Jeden dukat stamtąd, 1,78, ucieka dokąd? A będę szpiegował twoje trend noty. Przeglądaj, mam wszystkie do Europy. 12 dukatów wyciągasz z handlu, który jest warty ile? Dukat? Aha, bo to idzie z tego. Aha, bo to jest bardzo ważny handel, ten demolokuka widzę. 11 dukatów idzie dalej, do Malaki, gdzie jest 26 i to się zatrzymuje. Ale ty mimo wszystko żydowski bankierze mówisz, nie, z tego 26 bierzesz 4 i to idzie dalej. I to idzie bardzo daleko, aż po... Kurwa mać, ale mnie rozjebali buntownicy. W każdej jebanej prowincji są już teraz. Ja tu teraz przygodę mam z twoimi tymi. Tutaj idzie do tego, do Zanzibaru i stamtąd 4 dukaty żydowscy bankierzy przyciągają. Oglądaj sobie, bo ja muszę kilka rzeczy porobić. Tutaj idzie do południowego Afryki, RPA, stamtąd wyciągasz dosłownie wszystko. Wiesz, że Brytania ci właśnie kraj oblega twój? Niech oblega. Niech ma to jedno pocieszenie, że coś jej wyszło. Oż ty kurwa, 40 tysięcy w jednym miejscu stoi. Chuja. Chwileczkę, czy ja mam rozumieć, że to cała droga, to wszystko to z tych Indonezji i tak dalej, to wszystko daje ci około 10 przychodu tylko? Nie więcej. 10, 15? Nie możesz liczyć w taki sposób, musisz troszeczkę inaczej liczyć, jeżeli chodzi o hajsy, wiesz? No w sumie tam jeszcze możesz mieć CTF, merkantylizm, w ogóle budynki i tak dalej, to dokładnie wszystko. Dokładnie tak, mój drogi. To ile ty stamtąd wyciągasz? Nie zliczyłem jeszcze tego nigdy. Ile ty masz przychodu z handlu obecnie? Z handlu? Z samego handlu? Teraz mi spadło troszeczkę. Obecnie z handlu mam 92 dukaty. No, to ja mam 51. No, tylko masz 3 razy tyle developmentu, co ja, nie? No tak, 1240 dokładnie. No. Czekaj, muszę przesłać kilka miejsc jeszcze. Dobra, słuchaj, no mam ciężko, powiem ci, bardzo nawet ciężko. No umierasz, mówić. Zdychasz. Nie, no wiesz co, chodzi o to, że jest 40, jeden stat 40 ludzi jest, nie? No ja nie mam, moje statki transportowe są strasznie daleko, żeby cokolwiek zrobić, wiesz? Mm-hmm. Musiał sobie jakoś tu poradzić z tymi buntownikami. Znaczy, jak sobie raz z nimi poradzę, to wiesz, to oni będą mieli tam recent uprising i już praktycznie nigdy mi nie podskoczą. No chuj, tą bitwę to ja nawet mogę przegrać. Problem jest taki, że buntownicy są na mojej technologii i to jest pewien problem. Problem jest to, że ja widzę, że my tę wojnę przegrywamy, kolego Ignacy. No to zacznij coś robić, no ja pierdolę, nic nie mogę zrobić akurat, serio. Hiszpańsko Inkwizycjo, wzywam cię, rekrutuj się na terenach Półwyspu Iberyjskiego. Bo się źle zaczyna dziać, Ej, coś mi zaskoczyło, coś tam, że kontroluje Roya. Jak to kontroluje? A Rioja, jest taka prowincja Rioja. No pewnie oblegasz brytyjską Kolumbię i ci pewnie oddają tam, nie? Nie, tutaj u mnie jest prowincja Rioja. Okej. Okay.
Prawie jak Roya. Oblegam Roya. Okej, okay, brzmi śmiesznie. Śmiesznie, taki żart YouTube'y, pozdrawiamy. Ach, kurde. Liberation Army, jak ja tego gówno nienawidzę. Jednym się może zaraz udać nawet. Nie, no nie mogę. Nie może im się udać. A sobie mogę Quantity wziąć w końcu pierwszą. Manpower będę szybciej odnawiał. O patrz, Brytania zobaczyła, że zaczęła rekrutować żołnierzy i co? Ucieka za Pireneje. To są w ogóle gałgany. Od razu. Już zniknęli. Byli i nie ma. Zajebiście. Serio, nie jesteś w stanie w jakikolwiek sposób nawet pomóc? Ja tak zbytnio nie mam nawet jak tam dopłynąć. Hello. A, już Brytania skończyła wojnę, widzę. Jak sobie wyobrażę, jak ja tam dopłynę? Statkami może. Wyślę moją armię całą, ja żeby pomóc ci w Indonezji. Nie, no rozumiem, ty tam nie masz niczego praktycznie, nie? No właśnie. Jak to by wyglądało? Straciłem jeden stabilności. Zostało mi tylko dwa. A Boże, ty mój, wziąłem stabilność teraz. Miałem trzy stabilności i zgałganiłem. To ty nie masz czterech? Nie, wiesz co, nie, druga decyzja też nie była najlepsza, wiesz? Bo miałem, tam była papieska jakaś tam decyzja była, wiesz, do wzięcia i w sumie nie była najlepsza na świecie. W ogóle my się śmiejemy, a tutaj widzę 47 tysięcy połączonych sił niemieckich, holandzkich i tak dalej. Właśnie zmasakrowało całą armię Styrii. Smutna sprawa, no. Bardziej smutna sprawa, że ja mam 50 tysięcy kurwa sił murzynów i buntowników u siebie, wiesz, na lądzie. To jest mój bardziej większy problem. O Jezus Maria, nienawidzę mieć więcej niż 100% overextension. Ale mam zadanie. Zniszcz dominację turecką na morzu. Fajna misja. Trzeba zniszczyć mi pewnie flotę, nie? No, znaczy mam mieć tyle samo albo więcej statków galej, typu galej od nich. Oni mają 84 obecnie. Ja to wezmę, bo mnie w sumie stać na to, żeby postawić sobie statki. W końcu coś, na coś zainwestuję te pieniądze. Zbieram i co? Nic z tego nie wynika, nie? Mhm. Kurde, gdzie ta flota płynie? W sumie może być problem ze zrobieniem tych statków, bo widzę oczywiście, że jak zwykle, że mój force limit mi nie pozwoli na to. Chyba wypowiem wojnę otomaną tylko po to, żeby mi flotę zatopić. Wiesz co, to poczekaj może, aż ja się odregeneruję z manpowerem i ci mogę pomóc, wiesz? Na razie to trusa mamy, więc takie gadanie niedźwiedziowe. Ej, coś się w Mali dzieje w ogóle. A zapomniałem o Mali. Czyli Mali już jakieś imperium tam tworzy, jak ja nie patrzę. Trzeba się upewnić. Jak jakieś imperia tworzą, to zaraz im tutaj pokażę. Zresztą za mali, żeby tworzyć imperia. Śmiej się. Przepraszam, jestem bardzo zajęty. No ale no to było śmieszne. Hehe. To zobaczysz. W ogóle oglądałem wczoraj nasz odcinek. I co? Cały. Obejrzałem u ciebie. Ten, którego nie wrzuciłem. Nic, tak po prostu sobie pomyślałem, że obejrzę. Zobaczę. Nie, uciekaj. I stwierdziłem, że jestem zajebisty, a ty jesteś gówniakiem. Dlaczego? No bo tak oglądałem i... Jak miałem stwierdzić, że ja jestem gówniakiem? Na przykład? Co to było mnie świadczyło? Dwa razy zjebali mnie. Nie, przyszło mi 30 tysięcy i wiesz... i tak. Mam wrażenie, że większość serii, jakiekolwiek nagrywamy, to jest twoje... Nie, wiesz, to niedźwiedź, tak śmianie. Ja rozumiem pewne rzeczy, że może się śmiać ze mnie, ale dzisiaj akurat mi wystrzeliło 6 buntów naraz, wiesz? No właśnie mówię, że większość serii to jest bunty i murzyni. No, co mówię, dzisiaj wyjątkowo naprawdę mocno im poszło akurat murzynom. Mieli dobre role. No musisz tam podesłać armię. Tak, już właśnie dopływa 20 tysięcy regiment. Nie wystarczy. Masz pewien starczyć. Tam są chyba jakieś w ogóle wzniesienia czy niewzniesienia, jakieś tak, rzeki. Tak, nie, spoko, mam świadomość, tylko chodzi o to, że ja mam też 15 tysięcy tam, na miejscu, więc 20 to będzie łącznie tam 35. W tym momencie jeszcze nie mają akurat tego, tak. Nie mają dużo manpowera, ale za moment będą dobre. Oni plują na ciebie totalnie, ja to widzę. Tam stoją i takie gardzimy twoimi pieniędzmi, rzucaj w nich pieniędzmi. Muszę właśnie, to jest moja jedyna taktyka, która dotychczas wychodziła mi dobrze. A Pasaj to nie może dać sojuszowi Pasaj? Sojuszu? Pasają? Pasaj? Kto to jest? To jakieś tam gówniaki? No, tego, nie mają 17, ale wydał im sojusz i prawo przemarszu, to może by przeszli i zmasakrowali coś. Wiesz co, rzecz taka, że ja nie chcę się bardzo związać z brudasami. Ale no wiesz, no może i brudasy, ale mają jednak 24 tysiące dzit, które mogą rzucić równocześnie w twoich wrogów. No tak, ale szczerze powiedziawszy, tak trochę jebie ich, bo jestem... O, gra stanęła. Halo, gra stanęła nam. O, moi drodzy, halo, wracamy do was szybko, z powrotem mieliśmy drobny problem techniczny, ale już załatwiony. Nawet to dziwo, dzisiaj skleimy dla was odcinki, żeby nie było jeden 10-minutowy, bo to już by było przesada. Chciałbym tylko zauważyć, że tym razem nie była to moja wina i mojego komputera, więc nie piszcie mi, żebym formatował komputer, szczególnie, że on jeszcze się trzyma, bo mi pisałeś, kiedy gruba się sformatujesz komputer? Ja uważam, że on jeszcze wytrzyma. Jeszcze wytrzyma, tak? Jeszcze. Okay. Ja jeszcze w tak zwanym międzyczasie wziąłem sobie technologię dyplomatyczną, żeby mieć zawsze ten bonus od... do handlu, bo wiesz o tym, że jeżeli jesteś ahead of time, to dostajesz bonus? Wiem. No, to jeszcze sobie łyknąłem, to, ale już jest okej. Okay. Łyknąłem, śmieszne słowo, ale...
I teraz znowu będzie, niedźwiedź to jest człowiek, tak jak to powoże, taki śmieszny komentarz. Ty niedźwiedź człowiekiem jesteś niby czemu? Ja tam ktoś pisał, że niedźwiedź to jest zasrany nacjonalista o mentalności gimbusa, nie nagrywaj z nim. To było dobrze, dobrze powiedzieliście. Po prostu rozkoszowałeś. Dobrze mi powiedzieliście. Dobrze powiedzieliście. Ja jestem dumny, że potrafili coś takiego napisać. Dobrze ci powiedzieli niedźwiedź. Bo oni nie wiedzą, że ja mam ich IP. Poszło ci w pięty, co? Musisz przyznać. Oczywiście. Ale poszło ci pewnie mocno, nie? Ja płaczę. Ja dzień i noc. No dzień i noc, ja tylko myślę nad tym komentarzem. Bardzo dobrze, moi drodzy. Więcej mu takich piszcie. Niech sobie nie myśli. A zauważyłeś, że zazwyczaj widzowie dzielą się na tych, co chwalą zawsze wszystko, co zrobisz, na tych, co zawsze hejtują i na tych, co piszą takie rozbudowane komentarze. Zauważyłeś kiedyś, że generalizowanie jest zawsze chujowe? Czy ja wiem? Ja wiem, generalnie nie generalizuje się. Ja generalizowałem, że każdy, kto nie jest mną, jest chujem i patrz, mam rację. Jesteś chujem? Jesteś? Nie. No, jesteś. Nie czuję się na pewno. No, jak nie? Po prostu ale to, nie. Ale to nie jest, o co się kłóci, to stwierdzenie, no. Jesteś takim trochę... Misiu kolorowy mój, kochany, cudowny, pulchny. Nie, mówi się tak, to jest bardzo niemiłe, to jest bardzo niekulturalne. I bardzo mi się nie podoba twoje zachowanie. Co ty wiesz o kulturze w ogóle? A w chuj więcej niż ty. Co ty wiesz o kulturze? Chuj więcej niż ty, kurwiszonie. Co ty w ogóle wiesz o twórczości? Wiesz, kim jest twórca? Wiesz, jak być zostać twórcą w ogóle? Zdecydowanie wiem, kurwiaku, ty mały. Nic nie wiesz. Kim ty, kurde, jesteś? Ja teraz kurde, bo teraz chcesz zgrywać takiego tego. No, oczywiście, kultura przede wszystkim. Kulturwa chyba. Ale dostałem różnych rzeczy teraz do armii. Dostałem teraz nowy military tech i po prostu 1000 nowych jednostek. No. Nowe karabiny i tak dalej. A to jest bardzo ważny tech generalnie, go strasznie lubię. To jest ten tech, gdzie dostajesz tą już dobrą piechotę, która ma dużo pipsów i dobrą kawalerię, która ma też dużo pipsów. Łączę się z tobą w bólu i nadziei i radości też. Okej, cieszę się. To dobrze o tobie świadczy. Chociaż raz jeden. A po tej twórczości teraz powiem coś mądrego. Słucham. Bardzo często pytają się mnie ludzie, niedźwiedziu, jak zostać youtuberem, jak być takim zajebistym twórcą jak ty? No. Co mogę zrobić, żeby być takim twórcą? Czy ja mogę też być takim twórcą? Odpowiedź mi, tak, wystarczy chcieć, kurwa. Okej. Co robimy z tą wojną, powiedz mi? Nic, no patrzymy, jak Tyria dostaje po dupie. Widzę, że to tak kiepsko wygląda, powiem ci. Co nas taka Styria obchodzi? Tondo? Cóż to za kolonia? Ach, tutaj już widzę, dobrze. Przypomniał mi się aż mój ten nauczyciel z liceum. Mhm. On był jakimś tam artystą i on zawsze powtarzał, że miarą prawdziwego artysty nie jest to, jak ktoś maluje, że artysta to nie ktoś, kto potrafi ładnie malować i tak dalej, tylko ktoś, kto w rzeczach, które widzimy na co dzień, szuka odpowiedzi na pytania, które go dręczą. Że patrząc na trzy, mówi, że człowiek, artysta potrafi spojrzeć na drzewa i w tych drzewach znaleźć odpowiedzi na pytania, które go męczą. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, prawda? Nasze ulubione pytanie. Tak, to jest nasze ulubione pytanie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. I właśnie mówi, że można zrobić na przykład zdjęcie aparatem, a potem na to zdjęcie popatrzeć, przeedytować, dodać czerń, biel i zobaczyć tam głębię i odpowiedź na pytanie, kim jesteś, po co żyjesz, zobaczyć piękno tych drzew. Tak było. To był mój nauczyciel. A bardzo mądry człowiek. Nie wątpię. On kiedyś miał taką sytuację, że miał troszeczkę syna. Takiego, on miał chory psychicznie. Mhm. W jednej nocy się obudził i zobaczył swojego syna z siekierą, który stał nad jego łóżkiem. Co? No. Reakcji nie miał zbyt optymistycznej. Okej. Okay. Wyobrażasz sobie to, że śpisz, a nagle budzisz się i nagle widzisz swojego syna uśmiechniętego do ciebie, tak głupkowato z siekierą? Nie. Trochę patologiczna sytuacja, trochę ale... creepy. No. A Liesz... Zostawiło nas. Tak, więc może coś zrobimy z tą wojną w końcu, co ty na to? No, poczekamy, aż Styria upadnie. A myślę, że to jest dobre, sensowne, rozsądne przede wszystkim. Dlaczego? No bo będziemy jakiemuś Gałganowi pomagać z kudy. Styria nie upadnie, bo ona będzie walczyła dla nas, bo sądzi, że ma relative strength of alliance, łapiesz, o co chodzi? No Boże. No to albo to wygramy, albo tego nie. Jak do mnie przyjdą, to ich zmasakruję. Mam tutaj takie siły przygotowane, że nikt nie przejdzie. Okej, okay. No dobra, niech ci będzie. Nie bój się, Ignacy, nie bój się, ja jestem dobry, ja jestem przyjacielsko nastawiony, przywitam ich wodą, solą, pieprzem. No dobra, lebem. Niech będzie gazem pieprzowym. Tak. Niech będzie i tak. Te żarty, żarciki, jak zwykle, tak na poziomie. Na poziomie, jak zawsze. A trochę developmentu, powiem ci, że łyknąłem po tych brudaskach moich, wiesz? Może nie jakoś mega dużo, ale troszeczkę go łyknąłem.
Więc tak nawet zadowolony jestem. Mówisz, że łyknąłeś po brudackach. No. Tak, łyknąłem po brudackach, dokładnie tak. Nie boję się powiedzieć tego słowa. A wcześniej się zastanawiam, kto jest pierwszy w punktacji. Skoro ja jestem drugi, to kto jest pierwszy? Możesz zobaczyć, Francja albo Otomani pewnie są. Francja nie, w takim Otomani stanie. Pewnie są. Otomani. Kim są te Otomani? Dobra, po prostu wywołali wilka z lasu, tak się nie robi. No weszli na moje ziemię. Kupce, jak miło. Patrz, frajery weszły na moje ziemię. Że co oni w ogóle się odważyli. Pójdę im wpierdolić. Chociaż boję się trochę o moją technologię, no ale... O, już jest lepiej. Już jest tyle, co bym chciał mniej więcej. Indie są strasznie bogate. Aż mi się to nie podoba. Transfer trade power. Dlaczego Indie są takie bogate? Zapytał Ignacy, tupiąc nóżką. Po czym wysłał tam swoich żydowskich bankierów. Tak, właśnie to zrobiłem. No co się dzieje? Wysłaliśmy przytom do pomocy, czy coś? Chwila, moje drugie oddziały idą. Wysyłam armię w razie co. Już teraz nie mam takiej dużej armii, bo mój force limit spierdolił w dół jak szatan. No i zmasakrowałem ich. Jak zwykle okazało się, że jestem po prostu chodzącą imbą, człowiekiem nakurwiaczem. A, oj, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, co muszę zrobić. Doskonale. Nie, wspaniale. Wspaniale! GF Darwin są geniuszami po prostu. No nie wrzucili chyba nic ostatnio nowego? Nie wrzucili nic, ale ja, no, nadal, ja nie zmieniam faktu, że i takich uwielbiam. Tak samo jak pan na Wiesława Wszywkę. To oj, Wiesław, ludzie... oj, dobra. To są ludzie, to są więcej niż ludzie. Tak, znaczy no, nie obrażałem ich, że są ludźmi, tak? To jest więcej już, to jest poziom wyżej. To jest już jak słyszałem ostatnio, jak tak Impera. Bóg, który zapomniał klucza do nieba i został na ziemi. Ty możesz Defender of Faith sobie wziąć, już ci mówiłem to chyba kiedyś, nie? A po co mi Defender of Faith? Czy ja wyglądam jak ktoś, kto chce bronić naszej wiary? Nie wiem, może troszeczkę. Co to było? Słyszałeś to? Motor przejechał w tle. A, myślałem, że mój telefon wibruje, tak co, ja nie wyciszyłem telefonu? Bo nie, zdałem sobie sprawę, że nawet jakbym nie wyciszył, to i tak nikt do mnie nie dzwoni, więc... Bo nie masz znajomych. Nie ma znajomych. Zawsze ten sam śmieszny żart. Zawsze. Ale wiesz, jest taki śmieszny? A potem jest taki głośno śmieje. A potem taki stereotyp nie dziwi, że siedzi w bunkrze i nie ma znajomych niby, a to jest nieprawda. Stereotyp. Jestem bardzo towarzyszy. Ale to nie jest stereotyp. Mam wielu towarzyszy. O kurde, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy zrobić jej. Oddać mi Ceutę i Tangiers? W końcu zdałeś sobie z tego sprawę? Dlaczego ja biegnę moją armią, żeby uratować twoją Portugalię przed armią Lorraine? No, do czego to zmierza? Jezu, nie patrzyłem, ja tam ją wycofałem. Tą. No, złapię ich, no, zrobię to dla ciebie. A, przydam się na coś. Gdzieś. Tak, przyda się na coś, bo ja w sumie robię teraz multitasking na 15-13. Maczaki złapałem, minusy mają. Trochę bez sensu to zrobiłem, ale dobra, niech będzie. Zastanawiam się, czy tą kolonię spalić, czy ją zabrać dla siebie. Spali ją. 34. O, Dutch Colombian Peasants wybuchli. Już sami generałowie z dwoma wioskami są, tylko ty masz jeden jedyny... English Civil War? O, royaliści. Coś tam się dzieje w ogóle. Aha, no. O Purtanie, wojna purtańska, pewnie parlament kontraci. No właśnie o tym chciałem powiedzieć, że z tym parlamentem to jest to. A, wojna z parlamentem. Nową mechanikę. A, mają wojnę. A, wezmę sobie stabilność. Gałgany chcieli wejść na moje ziemię. Troszeczkę się przeliczyli. Dobra, patrzcie, tutaj jest rysunek, to był rysunek z cyklu Holandia. O kurde, ale miałem pecha, stary, nie zdążyłem, dosłownie już miałem nacisnąć, żeby zabrać Holandii kolonię, a oni spisowali. Oj tam, ważne jest to, że ja tutaj zrobiłem zdjęcia i pokazałem bezużyteczny sojusznik Ignacy. Wielka bitwa pod Rojem, a obok stoi armia portugalska. Ale ja nie patrzę nawet tam, ale ja pierwsze. No, powinieneś patrzeć, to jest miejsce, które powinno być centrum skupienia twojego. No właśnie tak? Nie, no bo ja tłumaczyłem ci kiedyś o tym, że prowadzę coś takiego jak globalne imperium. Wiem, że o tym nie masz globalne pojęcia. Globalne imperium, tyś widział globalne imperium, na rysunkach chyba. Kurwa, właśnie widzę przed oczami. W książkach. Myślę o kupców? 14. To jest 14 dzielnych żydowskich mężów wytrenowanych w sztuce czytania Tory. O Boże. O nie. I oni się zdają na wszystkim, wiesz? To są właśnie mędrcy, najwięksi mędrcy. Tak, mędrcy świata. Mędrcy Ceylonu. Z tej piosenki. Mędrcy świata. Nie, jak to było? Zegarmistrz świata. Zegarmistrz świata. Purpurowy. Oni są mędrcy świata. Zegarmistrz świata czy światła? Świata. Światła chyba. Kurde, jestem pewien, ale nas gałgany, znowu będzie jak tak, będzie, o Jezu, głupki, ja pierdolę. Jak z tym Wietnamem. No, tak. Tam jest ten, no, na bo Saigon był tam. Co bym potrzebował? Aha, ja chcę ideę dokończyć, to warto by wziąć. Tak, ty ostatnio powiedziałeś Sylwia Grzeszczak? Jak to się nazywało? Ta piosenka. Co śpiewałeś? Że to Sylwii Grzeszczak. A, tak, a to nie była Sylwia Grzeszczak, tylko to był Liber i ktoś tam inny, tak. Sakrum, śpiewałem piosenkę. Jest na ziemi jedno moje małe miejsce, gdzie...
To jest ta. Kasia Wilk tam chyba była. To nie była Kasia Wilk. Coś takiego mówił tam. Jesteś Kasia Wilk. Tak pisali w komentarzach. Kurwa, Kasia Wilk widziałeś kiedyś. Nie, ja się nie słucham takiej muzyki, co mnie... To nie masz prawa się wypowiadać. Nie znam się, to się wypowiem, co? Tak, oczywiście. Ja swoje słuchanie muzyki zakończyłem mniej więcej na... Mam jedną bierną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. To dobrze. Mniej więcej ten etap, koniec dalej. Jest bardzo dobra muzyka. Oczywiście, no to jest dzieciństwo. Nagły atak spawacza odebrał mu spokój. A dla was wszystkich niech to będzie ostrzeżenie, jak łatwo odebrać człowiekowi nadzieję. Sposób na życie miał niedźwiedź bardzo prosty, regularnie palił za sobą wszystkie mosty łączące jego życie z naszym światem, lecz nie próbujcie czasem mówić, że był wariatem, bo był kurwa nienormalny. Ale miał problemy, z którymi czasem sobie rady nie dajemy. Jak Francja na przykład. Ach, kurde, pamiętam. Zarobisty kawałek, jak no. Do całego znam na pamięć. Też kiedyś nam. Ciągle o coś walczył, oczywiście dla idei, myślał tak jak my i nie tracił... A, inaczej to zrobimy. I nie tracił nadziei, że dobre rzeczy na świecie da się jeszcze uratować, tylko trzeba samemu je kontrolować. To jest tak rewelacyjny hip-hop, w sensie no. To jest tak rewelacyjny oczywiście przymrużeniem oka, bo generalnie jest strasznym sianem. Ale pamiętam, mi się podobał beat, który tam leciał i w ogóle... Tak, on był taki smutny. To jest to. Everybody Suicide na początek, taka smutna piosenka. Sprawdźcie sobie, nagły atak spawacza, kawałek się nazywał Cmentarna Brama. No to, że był ten, to była też przeróbka tego, jakaś taka głupia, to też była popularna swego czasu. To po takich cmentarzach chodzi, takich goście, tak co? Mhm. A, tam było. Nagły atak spawacza jest w tej kwestii podzielony. Coś było, że kolejny gwóźdź do trumny, chyba tam było coś, że kolejny gwóźdź do trumny wbiła jego dziewczyna, coś takiego, że tam tak, było. Pierwszy gwóźdź do, pierwszy gwóźdź do trumny wbiła jego dziewczyna, gdy pewnego dnia niespodziewanie oznajmiła. No wiesz jak jest, inne charaktery, ja muszę się wziąć za robienie kariery. Słuchał jej uważnie, miał kamienny wyraz twarzy, gdy wyszła z mieszkania, popłakał się dwa razy. Zastanawiał się nad sensem swego istnienia, razem z nią odeszły niektóre piękne marzenia. Dzieciństwo, aż się wzruszyłem. Zabrali mu słońce, pierdolone słońce. Tak radosne i tak gorące. Ach, jakżeś widział, jak moja morda jest tak ucieszona po prostu. Ja tak samo, że ludzie na kamerze będą widzieli, jak siedzę, kurde, i się cieszę do siebie, nie? Gimby nie znają, to jest właśnie jedno z tych gimby nie znają, nie rozumieją, co to prawdziwa piosenka. No to generalnie one były bardzo, bardzo mierne, bym powiedział, ale... Ale pomysł. Niech tu będzie trzecia poziomie. To tak jak z ich troje. Wszyscy słuchali, ale nikt się nie przyzna. Był taki moment, pamiętam, Powiedz czemu zrobiłaś mi kanapeczkę bez dżemu. Czy zajebać w mordę mam ci? Zrobimy coś z tą wojną, czy mamy ją w dupie? Tak mamy ją w dupie, no mówiłem, że będzie styria jakaś w ogóle. Chyba, że raz zostali w pierdol, już nie boją, znaczy już nie odważą się. Dają radę, no. Tylko, że będzie jakiś kurwa call to peace, czy coś takiego. Call of peace. No, mój wasal tam ich ciśnie. Tak? Tak, mój wasal mówi, nie ma mowy. Nie ma mowy? Nie będzie niedźwiedź plumem w twarz? Tak. Niedźwiedź nam Hiszpanił? To właśnie, jak to było? Germanizacja jest? Jest germanizacja, rusyfikacja? Iberyzacja zapewne. Jak? Iberyzacja zakładam, Iberyzacja. Bo kultura jest iberyjska, tak? Masz iberystykę, jeżeli chodzi o kierunek studiów na przykład, nie? Czyli jak jest Anglia, to będzie jakie? Są anglosasi, czyli anglizować? Nie wiem, jak to będzie ładnie odmienić trzeba. A Włosi to będą, co, włosyfikacja? Romanizować. Romanizować, no tak. To Roma, że dobra, tak. To ma sens. Masz romanistykę, a tam to jest... Romanistyka to jest francuska. Chociaż nie jestem... A wspominałem o tym, że jesteś jedynym krajem na świecie, który ma generała jednogwiazdkowego? To jest jakieś osiągnięcie. Wiesz co, zważywszy na moje 26 zastraszające Army Tradition, nie dziwi mnie to ani trochę. Wiesz, dużo walczyłeś w swoim życiu. Wiesz co, tak. Tak. Ale to jest to, że patrz, nie ma nad Izraela. Ten kraj nie istnieje tutaj. A to i tak bardzo niedobrze. A i tak Żydzi rządzą światem teraz. A to bardzo niedobrze, że nie ma Izraela. Ja się bardzo z tym nie zgadzam, ale... Ale jakby był, to im by tam wszyscy pojechali, tam w ogóle ja był nowy trade-off. Ja utrzymuję tradycję dzielnie. Powiedzcie, tam byłby nowy trade-off, taki Izrael po prostu, Jerozolima i tam wszystko. To był endnote, wszystko by tam latało do końca. Każde jedne to tamto. Dokładnie tak. Kurde, czas by zabić Ceylon, tak sobie myślę. Kto z wami walczy? Bachmani z wami walczy. White Peace. White Peace? Mamy 30 power score nagle. Tylko na Lotharingię. No. Ach. Jakiś worek? Zapytam się, czy mogę ich zabrać im coś.
Czy mogę na przykład wziąć od nich War Reparations? Nie, bo nie mam nawet 10 War Score'a, żeby mieć demencję. Demencja? Demens, żądanie. A jeżeli chodzi o demencję, to prawie zapomnieliśmy skończyć odcinek, moi drodzy. Ale myślę, że chyba przyszły może już być ostatnim. Może tak być, moi drodzy, więc wam bardzo serdecznie dziękujemy. Wyczekujcie kolejnego z niecierpliwością. Ze mną był Niedźwiedź. Na razie. A ja byłem Ignacy, to był Europa Universalis 4. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.